No, mili Państwo, rozpoczynamy drugą część wykładu od wyników badania. To jest badanie, które przeprowadziliśmy na Was. Pamiętajcie, nawet jak wyjdzie coś nie tak, jak trzeba, ja jeszcze nie znam wyników, bo zamiast dokładnie przestudiować w przerwie, to inne rzeczy robiłem. Ale uprzedzam, że jeżeli by wyszły jakieś takie wyniki nie najlepsze, to tak naprawdę to jest tylko po to, żeby tym bardziej wiedzieć, nad czym pracować. Wzięło udział więcej, ale szczęśliwie zakończyło ankietę 83 osoby, znakomity wynik. No dobrze, no to teraz sobie zobaczmy. 2020 będzie wspaniałym rokiem. 92% mówi, że tak, 8% że nie. Będzie rokiem zmian. Świetnie. Postaram się być lepszą osobą. 98%. Pięknie. Moje życie się poprawi. 94%. Super. Czekam na nowe modne powiedzonka. 64% osób nie czeka. 36% czeka. No dobrze. To teraz wrzucamy kolory. I może od razu wrzucamy procent cukru w cukrze, tak? Czyli ile osób uważa, że tak będzie. Dla 42% naprawdę te osoby wierzą, że to będzie wspaniały rok. 57% wierzy, że to będzie rok zmian. 66% osób naprawdę ma w sobie energię do tego, żeby poprawić. Życie poprawi się 48%. Czekam na nowe modne powiedzonka 6% osób. 6% osób z 83 to będzie chyba ile? 6 osób? 10 mniej. 5 osób, może mniej. No dobrze. Świetnie. Moje postanowienia na 2020. To będzie dobry rok dla mojego zdrowia. 98. Znakomicie. Planuję większą aktywność fizyczną. 96. Wow. Ograniczę spożycie alkoholu. Okej. Okej. Trzeba odpowiedzieć nie. Tak. No właśnie. No to 64%. No wiem, tak. To trzeba było... No ale to jest tak tylko dla takiego... Przestanę tracić czas na ludzi, którzy mnie nie cenią. 81%. Bardzo dobrze. To będzie dobry rok na spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną. 92%. No to teraz chwila prawdy. Dobry rok dla mojego zdrowia. 71%. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Planuję większą aktywność fizyczną. 83%. Wow. Spożycie alkoholu. 16% osób. Okej, no ale tutaj na pewno nikt nie nadużywa, dlatego nie ma takich. Przestanę tracić czas na ludzi, którzy mnie nie cenią. 19%. Przepraszam, czy to też może wynikać na przykład z tego, że nie wiem, jak to faktycznie wygląda, tak jak w mojej życiu, ale to nie jest takie typowe też pytanie, tak? Bo też ten czas zastanowienia mógł być dłuższy. O czym ta mowa jest, tak? Tak, to rzeczywiście, znaczy, bo my kontrolujemy liczbę liter, ale rzeczywiście niektóre pytania są prostsze, typu planuję większą aktywność, a niektóre są trudniejsze. Dlatego ten długi czas i szczególnie to widać wtedy, kiedy po obu stronach jest czerwono, tak jak w tym przypadku. Widzicie? I na tak i na nie są czerwone. Czyli to może być zbyt skomplikowane pytanie. To myśmy je przetłumaczyli, to Amerykanie wymyślili. Po angielsku to być może będzie łatwiej. A myśmy chcieli po prostu, żeby to było spójne. I ponad 50% spędzi czas z przyjaciółmi i z rodziną, to jest też bardzo dobry wynik. Wszystko, co jest powyżej 50%, to jest bardzo dobry wynik. Bo to znaczy, że w Sejmie byśmy przegłosowali. Dobry rok, to będzie dobry rok dla rozwoju osobistego, 100%. No. No ale to jest seminarium pana profesora, to wiadomo. Dla rozwoju zawodowego tak samo. Będę lepiej zarządzać finansami, 87%. Zmienię pracę, 35%, no to dużo. Zmienię miejsce zamieszkania, 27%. No dobra, to teraz zobaczmy.
Dobry rozwój osobisty 72%, rozwój zawodowy 70%, znakomite wyniki. Będę zarządzać finansami 64%, super. Proszę, zauważcie, akurat tutaj to zmienię pracę, to jest proste pytanie. No i zobaczcie, tak naprawdę tylko 11% jest przekonanych, że tak będzie i 16%, że tak nie będzie. A cała reszta, czyli 70 parę procent, tak, no nie wiadomo, jak to będzie. I tak samo, chociaż miejsce zamieszkania, 42% osób nie zamierza, na pewno. Dobrze. No dobra, no i teraz popatrzmy na świat z perspektywy globalnej. Zagłosuję na kogoś, komu ufam w 2020. 79%. To jeszcze nie wiemy, kto będzie startował. Czy już wiemy? Wiemy już? Tak ostatecznie? Wiemy, kto wygrał. To będzie świetny rok dla mojego kraju. Tutaj zdania są podzielone. To będzie 2020 lepsza jakość życia dla ludzi w moim kraju. Też zdania są podzielone. Dobry rok dla stabilności politycznej na świecie raczej nie. I dla stabilności ekonomicznej też raczej nie. No to teraz popatrzmy. Zagłosuję na kogoś, komu ufam. 25. Czyli zobaczcie, 79% osób mówi, że zagłosuje, ale wierzy w to, że to będzie osoba, której ufam. 25%, czyli wszyscy pozostali zagłosują rozumem, a nie sercem. Co prawdopodobnie będzie najczęstszym wzorcem zachowania w naszym kraju. Że będę głosować rozumem, a nie dlatego, że to jest mój kandydat. Bo nie ma odpowiednich kandydatów. Pocieszmy się, że w Anglii też nie ma, we Francji też nie ma, w Stanach Zjednoczonych też nie ma. Wszyscy dobrzy siedzą tutaj. No. 21% osób uważa, że to będzie dobry rok dla kraju i tyle samo, że to nie będzie dobry rok dla kraju. Lepsza jakość 18-13 życia w kraju. Stabilność polityczna na świecie 17%, nie 30%. Czyli tak naprawdę i tak no, większość nie ma wyrobionego zdania. Właśnie tym to się na przykład różni od tradycyjnych sondaży, tak? Bo tradycyjny sondaż powiedziałby, Polacy uważają, 73% Polaków uważa, że to nie będzie dobry rok dla stabilności politycznej. A my mówimy, tak naprawdę większość Polaków nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Tak? 30% ma wyrobione zdanie, po tej stronie 17% po tej, czyli w sumie 47%. Czyli połowa ma wyrobione, a połowa nie ma wyrobionego. I jeszcze słabsze wyniki, jeżeli chodzi o wyrobienie zdania, to jest stabilność ekonomiczna na świecie, tak? Bo tak naprawdę 30%, tutaj 12, tu 18, 30% ma wyrobione zdanie. Pozostali nie mają. No dobrze, ale te wyniki szczególnie z rozwojem osobistym, szczególnie ze zdrowiem, z aktywnością fizyczną, to są znakomite wyniki i chciałbym tylko życzyć nawet nie państwa, ale naszej drogiej ojczyźnie, żeby ona miała takie wyniki, jak te osoby, które tutaj przychodzą. Panie profesorze, cały szacunek dla pana za to, co pan robi przez te wszystkie lata. No dobrze, obiecałem część drugą. Nie wiem, czy pamiętacie część pierwszą, te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w przeciągu ostatnich 10, w rzeczywistości to bardziej 15 lat. A teraz zobaczcie, przepraszam, że to jest po angielsku, nie zdążyliśmy przetłumaczyć, no ale tam bardziej więcej jest obrazków i cyferek niż samego tekstu dla tych, którzy akurat językiem Szekspira nie władają. Proszę. Więcej konwersacji z botami niż z małżonkami. Połowa populacji ma mniej niż 6 lat. Dzieciaki nigdy nie polizały znaczka w swoim życiu. Największą populacją na świecie jest Facebook na drugim miejscu YouTube. A ten nigdy to nie jest. Jedna z trzech osób
raczej odpuści seks niż swojego iPhone'a. Amazonowi będziemy bardziej ufać niż bankom. 93% wpływu na nasze decyzje mają media. No właśnie. Mniej niż rybka mamy attention span. Jedna z trzech małżeństw zaczyna się online, jest lepsza niż w barze. Jak się zaczyna. No właśnie, te przebiśniegi rewolucji, no większość z nas, ci, którzy pamiętają, zobaczycie rozczulające przebiśniegi rewolucji cyfrowej. To są dwa przebiśniegi. W latach 70. kto miał coś takiego, był prawie astronautą. Albo jak ktoś miał płyty CD, które teraz są już kompletnie czymś passé, winile są i to naprawdę sprzedaż winili leci w górę, a CD spada drastycznie w dół, no bo ludzie już ściągają z takich platform jak Spotify. Już się nie kupuje. Syntezatory to było marzenie i większość, żebym ja mógł mieć taki syntezator. I to mówimy o latach 70. Atari. To nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale właśnie ten dowcip, że Steve Jobs powiedział do woźniaka, my będziemy Apple, bo będziemy w książce telefonicznej przed Atari dzięki temu. Albo to. Większość tutaj osób pewnie nie wie, co to jest. No właśnie. Tak, wszyscy polscy programiści dzisiaj wykładający na uczelniach zaczynali od ZX Spectrum. No właśnie, świat pędzi. Zobaczcie, jak bardzo. Jest nas 7,5 miliarda. Ponad 5 miliardów posiada, jest ponad 5 miliardów użytkowników telefonów. 4 miliardy z hakiem internetu. 3,5 miliarda aktywnie użytkowuje media społecznościowe. Patrzcie, jakie są też wzrosty. To jak wzrost populacji jest nieduży, zobaczcie, jakie są wzrosty na użytkowaniu internetu, na użytkowaniu mediów społecznościowych. 10% wzrosty w dalszym ciągu. Popatrzcie na to, to jest jak bardzo pokrytą Wi-Fi jest nasza Ziemia, czyli dostęp do sieci. I zobaczcie, jakie są wzrosty, jeżeli chodzi o Wi-Fi w domu, 48% wzrostu, a Wi-Fi w publicznych miejscach 900%. Co więcej, ten człowiek mówi, że Wi-Fi będzie wszędzie, za darmo. Tyleż do niego będą należały dane. Zobaczcie, jak wysoko w różnych tutaj rankingach plasuje się Polska. Jesteśmy na 9 miejscu pod względem najbardziej rozwiniętych państw na świecie, pod względem włączenia internetowego. Bardzo interesuje mnie szczególnie ten wynik tutaj, jakość lokalnego kontentu. Jesteśmy na 1 miejscu. Nie wiem, co to znaczy jakość lokalnego kontentu. Nie wiem, czy to chodzi o to, co jest w Onecie, wtedy ok. A czy to chodzi o pudelki, też nie wiem wtedy. No ale tak czy inaczej, zobaczcie, jesteśmy, gdyby w wskaźnikach ekonomicznych być takie jak w wskaźnikach cyfrowych, to bylibyśmy potęgą. Doświadczamy niespotykanego dobrobytu, mimo że oczywiście nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ten dobrobyt jest mierzony wskaźnikiem umieralności. Proszę.
pierwszy raz w historii ludzkości więcej ludzi umiera ze starości niż z powodu chorób zaraźnych. Pierwszy raz w historii ludzkości głód zbiera mniejsze żniwo niż otyłość. Więcej ludzi umiera z przejedzenia niż z niedojedzenia. I więcej ludzi ginie w wypadkach niż w wyniku przemocy. I w tą przemoc wliczane są wojny, akty terrorystyczne. Tak naprawdę cyfrowy przełom jest dopiero przed nami. To, co było do tej pory, to była dopiero rozgrzewka. Świat 2010 będzie trudny do przewidzenia, a świat 2030 za 10 lat będzie trudny do przewidzenia, a 2050 nie do poznania. Bo nagle pojawią się dylematy, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. Dwa. Po pierwsze, przestaniemy być równi wobec pewnego zjawiska, wobec którego przez 2 miliony lat byliśmy równi. Tym czymś jest śmierć. Dlaczego? Dlatego, że biotechnologie spowodują, że nagle zaczniemy sobie przedłużać życie, wstawiając nowe organy, zaczniemy sobie podkręcać nasze procesy poprzez różnego rodzaju nanotechnologie, które będą powodowały, że mimo iż nie spotykam się z ludźmi, to moja oksytocyna i tak się wytwarza, bo mam tam taki transmitter, który nad naryczami siedzi i on stymuluje, żeby psikać tą oksytocyną. No i w czym jest problem? Już powinniśmy się cieszyć, że takie będzie, takie będą wspaniałości technologiczne nas doświadczały. Tyle, że one będą tylko dla najbogatszych. I to jest ten problem, bo tych najbogatszych będzie 20%, a może 2%, a może 2 promile. A cała reszta będzie tak jak dalej. Czyli nagle cmentarz już nie wyrówna Steve'ów Jobsów i Janów Kowalskich tego świata. Bo Steve Jobs już nie trafi na cmentarz. On będzie żył 150 lat. Tak na marginesie to, że ktoś żyje 150 lat, zacznie budzić nowe dylematy, których nigdy wcześniej nie mieli, których wcześniej nigdy nie mieliśmy. No bo wyobraźcie sobie, 150 lat, a to znaczy, że jestem w dobrej formie przez co najmniej 100 lat, czyli że ja pracuję przez 100 lat, czyli że nie zwalniam miejsca pracy przez 100 lat. To jak te dzieciaki mają dostać robotę, jak ojciec będzie pracował do setki? On teraz pracuje do 60 lat, do 65. Patrzcie dalej, inny dylemat. Żenię się w wieku powiedzmy 30 lat i co, ja będę przez 120 lat z tą samą kobietą? Patrzcie, jaki dylemat. Może będzie tak, to nie są moje... Rozumiecie? Może będzie kontrakt, kochanie, to żenimy się na 20 lat, a potem będzie przedłużenie kontraktu albo terminacja, to już sobie zdecydujemy. Wiecie, no nawet tak, no wyobraźcie, 120 lat. Aczkolwiek pan profesor ze swoją wspaniałą żoną są 55 lat. No ale... Zobaczcie, no to będą rzeczy, o które w ogóle... Bo teraz cykl życia ludzkości jest taki, że starzy ustępują miejsca młodym. A to nagle zostanie zatrzymane. I to błyskawicznie zostanie zatrzymane. W ciągu 25 lat. I nagle, co tu zrobić z tym naturalnym, z naturalną koleją rzeczy? Jest cały czas wiosna, nie ma w ogóle lata ani jesieni. A drugi dylemat będzie jeszcze bardziej nie do wyobrażenia. Nagle mnóstwo ludzi stanie się niepotrzebnych. Nigdy w historii ludzkości nie było ludzi, którzy byli niepotrzebni. Nawet niewolnicy byli bardzo potrzebni po co, żeby budować te piramidy. Czyli, że jak oni się zbuntowali, na przykład w Rosji, to ja musiałem ich słuchać. Ja mogłem sobie o nich myśleć, co tam chciałem, ale musiałem słuchać głosu robotników. No bo bez tego głosu nie mógłbym niczego wytworzyć. Tymczasem nagle ludzie będą bez pracy, bo te prace będą wykonywały maszyny. I ta osoba do niczego nie jest potrzebna nam.
A co się stanie, jak nagle 98% będzie osób bez, 98% bez pracy? Maszyny już dzisiaj potrafią zastąpić 50% pracy przez nas wykonywanych. Tylko walka z kim? Tylko, że te maszyny to będą linijki kodów. To nawet nie są takie fajne maszyny jak na Terminatorze, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy walczyć. To będą linijki kodów, które pan profesor pisze. No. Kodów. No będą kody. To nie będą maszyny, takie maszyny. To będą kody. Po raz pierwszy w historii ludzkości pojawi się nowy konkurent. Do tej pory konkurentem naszym były zwierzęta i inni ludzie. A teraz nagle będzie maszyna. Maszyna, która nie choruje, maszyna, która pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I nie płaci podatków. Nie płaci podatków, nie ma związków zawodowych. Hmm. Zobaczcie, maszyny to nic nowego w naszej historii. No chociażby ostatnie kilkaset lat maszyny wyręczały człowieka, oczywiście pozbawiały go miejsc pracy, ale dawały natychmiast nowe. Tyle, że one były odpowiedzialne za czynności fizyczne, jakie człowiek wykonywał. A teraz nagle maszyny dobiorą się do czynności umysłowych. Nigdy wcześniej taka snopowiązałka, ona nie potrafiła myśleć. Ona potrafiła wiązać snopki, jeśli dobrze rozumiem, na czym polega funkcjonowanie snopowiązałki. Amazon w 2013 roku miał 1000 robotów. W roku 2019 ma 100 tysięcy robotów. A to dopiero się zaczyna. Co mają takiego algorytmy, czego my nie mamy i nie będziemy mieli? One mają natychmiastową wymianę informacji. Ja mogę się wymienić informacjami z 5 osobami, z 10 albo na social mediach z 1000. A one mogą się wymieniać z miliardami innych. Na tym będzie polegała potęga maszyn. Oraz przewaga maszyn, na przykład samochodów autonomicznych. Bo to, że teraz samochody popełniają błędy i zderzają się z innymi samochodami, to jest dlatego, że mamy element ludzki. A jeżeli by ten element ludzki wyeliminować, to nagle liczba błędów spadnie drastycznie. Jest to wyliczone, za chwilę do tego wrócę. A druga rzecz, oprócz wymiany informacji, natychmiastowa aktualizacja. Czyli jeżeli będzie nowy sposób leczenia, to wszystkie maszyny na kuli ziemskiej dowiedzą się tego 3 milisekundy po opublikowaniu. Tymczasem zobaczcie, ile lekarz potrzebuje czasu, żeby wdrożyć nowinkę. Najpierw musi o niej usłyszeć na jakiejś konferencji, potem musi ją przetrawić, poczytać sobie, potem musi pojechać do tego profesora na szkolenie, odbyć tam staż, praktykę, potem u siebie musi to jeszcze... Patrzcie, ile czasu, a tutaj... Ułamek sekundy. Już wszystko jest zaupdate'owane. Maszyny spowodowały, że dorożkarze stali się kierowcami samochodów. Ale konie znikły. To teraz, czy my podzielimy los dorożkarza, czy konia? To jest pytanie. Panie profesorze, moim zdaniem zawsze było, jest i też tak będzie, że przy największymi przegranymi będą ludzie, którzy leżą na kanapie. W poprzedniej części mówił pan o adaptacji i tutaj powiedział pan jedno zdanie, z którym ja się nie zgadzam, a propos tych awatarów, które będziemy wysyłali do pracy. Moim zdaniem wcale tak nie będzie, bo jeżeli bylibyśmy w stanie wysłać jakąś maszynę, która za nas będzie pracować, to czemu pracodawca, przedsiębiorca miałby płacić nam, skoro może sobie taką maszynę kupić? Słusznie. Słusznie, znaczy, bo to, co ja miałem bardziej na myśli, to, że ten awatar będzie bardziej moją reprezentacją, ale to ja go będę napędzał swoimi pomysłami. Natomiast
to, co jest tutaj, czyli te algorytmy, one już będą miały same swoje pomysły i to wam chcę zobrazować tym niezwykle spektakularnym wydarzeniem. Oczywiście nie mówię o pojedynku Kasparowa. To jest tylko przebiśnieg. Kasparow, czyli umówmy się dla potrzeby tego wywodu, najmądrzejszy ziemianin, przegrał w szachy, mówimy o umiejętnościach analitycznego myślenia, przegrał w szachy z Deep Blue w 1997 roku. No i 10 lat później, czy 15 lat później, nie tylko szachy wywiesiły białą flagę, ale i Go. Czyli jeszcze bardziej skomplikowane narzędzie. Ale jeszcze nie był. Ale nie o tym, no bo tam dziadka nikt nie został. Ale nie chcę o tym mówić, ja chcę o czym innym powiedzieć. Pojedynek, który miał miejsce 2 lata temu pomiędzy Alpha Zero, jeden program, a Stockfish, Stockfish 8, drugi program. 2 komputery zaczynały ze sobą grać w szachy. Stockfish to był mistrz świata w szachach 2016. Stockfish jako mistrz świata potrafił zanalizować 70 milionów operacji, znaczy pozycji szachowych na sekundę, a Alpha Zero to było coś, co Google wypuściło, potrafiło tylko 80 tysięcy. Tymczasem Alpha Zero wygrało 28 razy, zremisowało 72 razy i 0 razy przegrało. Co posiadało takiego Alpha Zero, czego nie miało Stockfish? Stockfish było karmione przez ludzi. Wgrano im wszystkie partie na świecie, szachiści siedzieli i pompowali, to się nazywa centaur, czyli pół człowiek, pół maszyna, tak? Siedzi szachista, siedzą najlepsi Gary Kasparowy, tak? I pomagają podkręcić program. Tymczasem Alpha Zero to był program, który powstał z niczego. Uczył się sam. Nigdy w życiu nie widział partii szachów. Wpisano mu tylko zasady. Wiecie, ile czasu potrzebował Alpha Zero, żeby się nauczyć? I pokonać najpotężniejszy program, już w ogóle nie mówimy o człowieku, tylko o programie komputerowym. 4 godziny. W ciągu 4 godzin bez pomocy człowieka nauczył się grać w szachy dużo lepiej niż najpotężniejszy program, którego człowiek starał się nauczyć. Nauczył się od Stockfisha. Nie, sam z siebie. Sam z siebie się nauczył. To teraz patrzcie, co się teraz dzieje. Kiedy szachiści grają w szachy, aha, bo jeszcze to, co jest ważne, Alpha Zero grał kompletnie bez żadnych zasad. Znaczy on przestrzegał zasad gry w szachy, ale w ogóle nie obchodziły go utarte schematy ani reguły, bo on ich nie znał. Czyli kompletnie grał według naszych standardów od czapy. I teraz, kiedy są toczone pojedynki szachowe, w których szachista wykona genialny ruch, którego nikt wcześniej nie wykonał, to go się łapie za doping. Bo to niemożliwe, żeby człowiek wykonał taki ruch. I sprawdza się, czy on nie korzysta z Alpha Zero, grając w szachy. Czyli patrzcie, zabrały nam maszyny to, co mamy najcenniejszego, czyli kreatywność. Jeżeli szachista zagra kreatywnie, to znaczy, że to niemożliwe, że to był człowiek. Google, czyli przeglądarka 20 lat temu. Dziś mamy do czynienia z technologią informacyjną, z biotechnologią. Kiedyś mieliśmy do czynienia z maszynami parowymi, kolejami żelaznymi, elektrycznością i to też nas przerażało. Tylko, że teraz powstały nowe wartości, takie jak nieistotność, nieistotność mas i nieśmiertelność niewielu. I nigdy wcześniej nie mieliśmy z tym do czynienia. A jak my zaczniemy sobie wstawiać te nowe organy oraz podkręcać wskaźniki biochemiczne, szprycując się różnymi substancjami, to kiedy skończy się człowiek, a zacznie się centaur? Tego nie wiemy.
już niedługo zadaniem rządów będzie nie chronić miejsc pracy, tylko pracowników. Co to znaczy? Ja jako rząd mam cię wynagrodzić za pracę, ale to, że ty jesteś inżynierem, to nie znaczy, że ty będziesz całe życie inżynierem. Bo co roku coraz mniej inżynieryjnych potrzeb będziemy mieli, bo coraz więcej będzie przejmowane przez maszyny. I nie możemy z tym walczyć. Musimy nauczyć się adaptować do tego. Tak jak dzisiaj przy rozmowie o pracy ja muszę powiedzieć, dlaczego mnie, a nie innych macie zatrudnić, to za chwilę ja będę mówił, dlaczego mnie, a nie kody trzeba zatrudnić. Jeżeli moja praca polega wyłącznie na umiejętnościach analitycznych, to natychmiast stracę tą pracę. Tak jak lekarze. Popatrzcie na to analitycznie. Kiedy lekarz stawia diagnozę, to bazuje na swoim doświadczeniu i swojej wiedzy. A wszystko to da się policzyć. Wiedza to liczba książek, które przeczytał, która jest konkretnie policzalna. Artykułów, konferencji, nawet liczba godzin, kiedy siedzi i myśli. Wszystko da się to wyliczyć. A doświadczenie, jeszcze prościej, za pomocą kalendarza i liczby pacjentów. Lekarz przeciętnie ma 20-30 tysięcy pacjentów w swoim życiu. To jest jego wiedza. Ogromna, ale co to za wiedza w porównaniu z siecią, która może mieć 200 milionów pacjentów w ciągu sekundy. Pod warunkiem, że wszyscy się wepną do tej sieci. Czyli tylko musi być masa krytyczna przekroczona. Zrobiono porównanie analiz lekarskich i analiz programu zaprojektowanego znowu przez Google'a. 25 tysięcy kobiet w Anglii, 3 tysiące kobiet w Stanach Zjednoczonych. Redukcja fałszywych alarmów, czyli lekarz powiedział, że kobieta ma raka piersi. Lekarze w Anglii przestrzelili się o 1,2%, w Stanach o 5,7%. I tak samo lekarze nie zauważyli raka u blisko 3% w Anglii i 9% w Stanach. No i teraz ktoś powie, no dobrze, no ale to no są lepsi, ciut lepsi, tak? No ale to jest tak jak z tym AlphaGo, on się dopiero zaczyna uczyć. On ma tylko 25 tysięcy i tu 3 tysiące. A co będzie, jak będzie miał 25 milionów? A co będzie, jak będzie miał 2,5 miliarda? Lekarz straci pracę, ale nie straci jej pielęgniarka. Chyba że lekarz nauczy się tego, co posiada pielęgniarka, a czego żadna maszyna nie będzie potrafiła. Empatii, inteligencji emocjonalnej. Bo kiedy my leżymy i jesteśmy chorzy, to chcemy, żeby to nas człowiek dotknął i powiedział, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Autonomiczne pojazdy. Tak, zabijają ludzi. Tak, to jest coś, w ogóle sobie nie wyobrażam, jak mogę jechać i co, i mam być plecami do tyłu jazdy i co, nie ma kierownicy i w ogóle jak to. A po drugie mam prawo wolności, mogę sobie jeździć jak chcę. To są takie bardzo emocjonalne poglądy. A analityczne poglądy są takie. Na drogach ginie 1 200 000 osób co roku. 1 200 000 osób. Czyli zobaczcie, w 5 lat mamy drugą wojnę światową. 5 lat. W ogóle tego nawet nie zauważamy. 1 200 000 osób. Każdy z nas zna osobę, która została poszkodowana w wypadku samochodowym. Każdy. Tak jak 50 lat temu każdy z naszych
a rodziców czy dziadków miał kogoś, kto zginął na wojnie. Każdy. Każdy zna taką osobę. 99% wypadków jest spowodowanych czynnikiem ludzkim. Że się popisywał, że był pod wpływem, albo że pisał coś. To wszystko może zostać wykreślone z równania. Znowu wyliczają, że na dzisiejszym etapie, z tego 1 200 000, gdyby przerzucić się na samochody autonomiczne, to będzie ginęło nie 1 200 000, tylko 200 000. No bo maszyny też jeszcze nie są doskonałe. No ale to już mamy prosty rachunek. 1 000 000 osób rocznie nie zginie. No to z czymś takim nikt nie będzie dyskutował, nie, bo ja chcę mieć swobodę, ja chcę sam sobie jeździć. Tak, jak chcesz, to będziesz miał swobodę, będziesz sam jeździł, będzie pod Legnicą 30 hektarów wolnego miejsca, gdzie za wysoką opłatą będziesz sobie mógł wsiąść, nawet do Trabanta będziesz mógł wsiąść i sobie pojeździć, jak za starych czasów. I zapłacisz kupę pieniędzy za to. Ale już do tego miejsca dowiezie cię autonomiczny pojazd. Z drugiej strony zaoszczędzimy, patrzcie, nie będzie się stało na czerwonym świetle, nie będzie czerwonych świateł, bo to wszystko będzie, rozumiecie, bo te pojazdy, cała idea polega, że one są spięte w sieć. One wszystkie ze sobą będą się komunikować. Na tym to wszystko polega, że będzie spięte w sieć. Tak jest. Tylko, że to są dopiero porządki. Ja żałuję, że nie mam tego. Ja bym chciał, żebyście przy kolejnej okazji pokażę wam, jak wyglądała pierwsza transmisja telewizyjna na żywo. Ta pierwsza transmisja telewizyjna wyglądała, bo teraz BBC zrobiło taki program, gdzie użyto tego urządzenia, które służyło emisji programu telewizyjnego na żywo, na współczesnej osobie. I jak to była kobieta i na nią wycelowano kamerę, i na ekranie było widać jej twarz, to nawet nie było widać, że to jest kobieta. Było widać, że coś otwiera buzię i że ma włosy. To było 50 lat temu. Patrzcie, jak teraz to się zmieniło. Czyli to dokładnie tak samo, nawigacja. Teraz rzeczywiście, patrzcie, jak wyglądały telefony na korbkę, albo jeszcze nasze to takie. A jak teraz wyglądają? To po prostu jest błyskawiczny przyrost. No właśnie, czyli zobaczcie, nie dość, że mniej ludzi będzie ginęło, co jest stosunkowo, no ktoś może powiedzieć, że to jest naturalne, no, dobór naturalny, tak? A z drugiej strony ludzie będą żyli dłużej, z trzeciej strony i tak będzie... Dobrze, no to teraz popatrzcie na dobre strony, bo ja tak straszę, ale w rzeczywistości, ale w rzeczywistości zobaczcie, po pierwsze... To i tak każdy chciałby żyć w przyszłości, bo poziom opieki medycznej będzie taki, jak różnica w 2050 a 2020 będzie taka, jak my byśmy powiedzieli, hej, ty jesteś chory, przeniesiemy cię do 1910 roku. Za żadne skarby. Kto by chciał położyć się do szpitala 100 lat temu, 1920? Błagam, nikt z was nie chciałby się położyć w takim szpitalu. I dokładnie ludzie z 20-50 powiedzieli, mnie położy do szpitala 20-20 w życiu. Czyli tak naprawdę będzie dużo fajniej. Ja tylko pokazuję pewne rzeczy, które nas kompletnie wybiją z rytmu. Tak? Nagle mnóstwo prac będzie wykonywanych przez maszyny. Drastycznie spadną koszty produkcji. Zostanie mnóstwo pieniędzy. I coś z tym pieniędzmi trzeba zrobić. Co? Stworzyć nowe zawody. Zawody takie, żeby naprawdę każdy się tym zawodem mógł zająć. Teraz wam pokażę coś, co każdy z was się rozmarzy. Oto będzie nowy zawód, który jest najważniejszym zawodem na świecie. Tylko zawsze robiliśmy to za darmo. No, bo nie było komu płacić, bo nie było za to pieniędzy. Oto najważniejszy zawód na świecie. Bycie rodzicem. Wyobraźcie sobie, że tyle, ile dzisiaj zarabiacie, tyle samo będzie zarabiali wyłącznie za wychowanie swoich dzieci. Siedzicie i zasuwacie 24 godziny na dobę, a macie wynagrodzenie, które teraz macie. Tylko, że was się wtedy rozlicza, czy jesteś dobrym ojcem. Nie?
No jeszcze nie wiem kto, no też jakiś system. No wyobraźcie sobie, że za sprzątanie domu dostajecie pieniądze. Kurczę, pieczone, za robienie zakupu dostajecie pieniądze. I to nie małe pieniądze. No. Nie, gdzie maszyna nie przytuli? Gdzie maszyna nie pogładzi? Maszyna nie pod... No dobra, no zakupy może tak, ale cała reszta. Patrzcie dalej. Będą nam płacili za rozwój osobisty. Zapisz się na kurs, a ci jeszcze zapłacę za to. No przepraszam, w takim razie jak się nastąpi transfer kapitału z bogatych osób od korporacji do sprawiedliwszych? Bo mówiło o tym, że wypracowany zysk, a to jak skończy się demokratycznie do ludzi. Bardziej mi się jednak buduje taki koncept, że korporacje, bogaci ludzie, ludzie, którzy nie są w tych miejscach, mają dostęp do technologii, do leczenia, a ludzie biedni plankton jakoś tam funkcjonują sobie i chyba nie tak. No dla mnie będą liczyły się dwie korporacje, obie nazywają się na A. Jedna to Amazon, a druga to Alphabet. Alphabet dla tych, którzy nie wiedzą, to jest Google, YouTube i wszystko, co tam siedzi. I one będą płaciły za to wszystko. Pod warunkiem, że to zostanie dobrze pokierowane. Jak to będzie źle pokierowane, no to każdy sobie może wyobrazić Armagedon, jaki nastąpi. No będą płacili za to, co się będzie opłacało. Na ile będzie się opłacało? Patrzcie, ja też nie za bardzo czuję się kompetentny w dyskusjach o charakterze ekonomicznym, bo to nie jest moja branża. Ja chcę wam powiedzieć, co my jako ludzie powinniśmy robić, żeby nie dać się maszynom. I za chwilę do tego zmierzam. Oto trzecia, ostatnia rzecz, która powoduje, że my stoimy w niezwykle ciekawym miejscu naszego rozwoju, my ludzie. To pierwsza rzecz to kwestia nieśmiertelności, druga rzecz kwestia nieistotności, a trzecia rzecz, po raz pierwszy w historii rodzice nie wiedzą, co oni mają zarekomendować dzieciom, żeby robiły w życiu. Mimo iż w ubiegłym roku przeprowadzono badanie wśród biliona rodziców i wyszło, że chcą, żeby być lekarzem i prawnikiem, przecież oni zaraz stracą robotę. Zanim te dzieciaki dorosną, to już nie będzie lekarzy i prawników, będą kody. Lekarze i prawnicy będą uczyli maszyny, żeby tym lepiej leczyły i pisały umowy. Czyli będą centaurami. I tylko najlepsi zostaną, a cała reszta zniknie. Czyli my po raz pierwszy nie wiemy, co mamy powiedzieć dziecku. Jaki ma zawód wziąć. Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było tak, że rodzice nie wiedzieli, co mogą zarekomendować dziecku. A my teraz nie wiemy. My jedynie możemy powiedzieć, żebyś był dobrym i uczciwym człowiekiem. I to jest jedyne, co możemy poradzić naszym dzieciom. Mówię o dzieciach, które się teraz rodzą, które nigdy w życiu nie poliżą znaczka. I te, które teraz mają 15 lat, też pewnie nie polizały nigdy w życiu znaczka. No później pokażę, bo to wszystko to nie, że to moja wiedza, to są mądre książki. Tak, 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 tak. Niestety dane i to są takie bardzo twarde dane. No dobrze, teraz przechodzę do głównej części. Maszyny osłabiają. Kiedy mówię maszyny, mam głównie na myśli ten cały wirtualny świat i sztuczną inteligencję. Osłabiają i ciało, i intelekt. Pojawiają się nowe choroby, których nigdy wcześniej nie mieliśmy, w wyniku tego, że w ogóle się przestajemy ruszać, a najbardziej czynną fragmentem naszego ciała jest nadgarstek, tak? I parę palców. I to thumb generation, określenie dzieciaków, to jest już generacja kciuków. Nowy model rodziny. W rzeczywistości tak naprawdę to jest trochę takie opowiadanie, żebyśmy byli sobie łatwiej wyobrazić. Znikną ekrany za chwilę. Nie będzie ekranów. Ekrany będziemy mieli w oczach. Jak ktoś będzie chciał powiększyć, to sobie tam dwa razy zamruga i mu się wyświetli telewizor. Zobaczcie, to w ogóle naprawdę wszystko się poprzewraca, a ja będę wszystko nagrywał.
swoimi oczami. Tak? I jak mój szef mi powie, co mam zrobić, a potem powie, ty, ja ci to mówiłem 20 razy, a ty nie zrobiłeś, to ja mu odtworzę z taśmy, że on mi wcale tego nie powiedział. I on teraz nie wie, czy ja nagrywam, czy nie nagrywam, bo ja wszystko, ja sobie tylko powiem sobie, okej, nagrywam i wszystko mi się nagrywa. I mam nieograniczoną pamięć, także to mi się nie skasuje, tak jak tutaj na kamerach security. To mi się nie skasuje. Ja wszystko mam nagrywane. To zobaczcie, co, jakie wtedy me too będzie. I to wszystko udokumentowane. Egzaminy, no pewnie, ja sobie po prostu będę patrzył na te książki i sobie będę, okej, jakie książki, przecież książek nie będzie. Czyli zobaczcie, jesteśmy po raz pierwszy w punkcie, w którym naprawdę trudno sobie wyobrazić, co będzie za 30 lat. Za 10 lat jeszcze coś będzie przypominało dzisiejszy czas, ale za 30 lat? Odnosząc się do tego, co padło tutaj, bardzo ciekawe, natomiast wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, że cały czas to się wszystko nagrywa, a tylko paradoksalnie my nie mamy do tego dostępu. I chyba tak to odczytałem, że jakby uzyskamy do tego dostęp i kontrolę nad tym w standardowym stanie świadomości. To takie mam wrażenie, bo generalnie wszystko, co jest, się nagrywa, ale człowiek by po prostu generalnie rzecz biorąc oszalał, gdyby miał do tego dostęp. Więc wydaje mi się, że będzie to po prostu umożliwienie dostępu selektywnego. Tak jest. Związanie tymi informacjami, bo i tak się nagrywa, i tak się nagrywa. Ja wiem, ale to, co mózg nagrywa, to nie jest nagrywanie komputerowe, bo mózg wszystko zniekształca. Mózg wszystko to, co nagra, potem podporządkuje naszemu ego, żeby nas nie zranić. Dlatego robi deformację. Czyli to nie jest nic wspólnego z komputerem. A ja mówię o nagrywaniu komputerowym, czyli idealnym, jeden do jednego, bez żadnych zniekształceń. Będzie to nagrywane poprzez technologię, nie poprzez naszą biologię, tylko poprzez technologię. Będzie wszczepiona technologia. Może będzie mózg? Powstanie nanotechnologia. To będzie jeszcze większy przełom niż neuroobrazowanie. Nanotechnologia. Czyli małe stateczki, które będą pływały po nas, będą nas leczyły, tak? Będą mierzyły aktywność hormonalną. Teraz nie możemy mierzyć aktywności hormonalnej. Żeby zmierzyć aktywność hormonalną, ja muszę pobrać krew, tak? Muszę sprawdzić co i jak, ale ja nie wiem przez co. Ja nie wiem, co mnie najbardziej stresuje, co najbardziej wyrzuca kortyzol w ciągu całego dnia. Ja mogę po prostu wieczorem pójść do szpitala czy rano i zmierzą mi. A w przyszłości ja sobie łyknę pigułkę, i ja się pokłócę z teściową, będę miał 4 dawki kortyzolu. Ja się pokłócę z żoną, będę miał 80 dawek kortyzolu. Ja się pokłócę z pracownikiem, będę miał 12 dawek kortyzolu. Ja od razu będę wiedział, co mnie wkurza biologicznie najbardziej. Wszystko powie mi Google. Ja myślę, że możemy zobaczyć już to, co Państwo mówią. Jest serial, już na tym się powstał właśnie o tej historii. Czarne lustro, dla kimi może być. To, co mi mówi, jest tam pięknie pokazane. To przykład na to. Jeszcze raz, zobaczcie. Każde pokolenie mówiło, że żyjemy w ciekawych czasach. Tak? Tylko, że my naprawdę żyjemy w ciekawych czasach, bo po raz pierwszy mamy kwestię nieśmiertelności, nieistotności i to, że rodzice są bezradni. Że jedyne, co mogą zrobić, to powiedzieć, bądź uczciwym człowiekiem. I tyle ci tylko mogę poradzić. Ja mam dwa pytania. Jak pan profesor się wszystkim pozycjonuje rozwój świadomości? Bo z jednej strony mówimy o tym, że mamy ciało, że mamy umysł, czyli rozum, emocje, ale mamy też świadomość, prawda? I chyba... Tak. To chcę ostatnie pół godziny o tym mówić. Tak jest. Samoświadomość. Dobrze, to teraz opowiem coś o chytrym telefonie. I tutaj bardzo dziękuję Wiktorii, bo ona mi powiedziała, co to jest chytry telefon. Chytry telefon to jest po czesku smartfon. No, chytry telefon. To zobaczcie, co ten chytry telefon robi. A pytanie, być może retoryczne. Kiedy ostatnio liczyliście coś w pamięci? Przed chwilą. No, przed chwilą, tak? Kiedy ostatnio używaliście papierowej mapy? Kiedy ostatnio sięgnęliście po encyklopedię, żeby zdobyć jakąś informację? I oto moje propozycje na wasze odpowiedzi. Na pierwsze pytanie, mało kto. Od dwóch pokoleń już nie liczymy w głowie. Mamy to wszystko, no kalkulatory mamy więcej, za chwilę też o tym powiem, ale to wszystko już siedzi w telefonie. Papierowa mapa, nikt.
Nie wierzę, że ktoś z was posługuje się papierową mapą. Ja dopiero będę wam mówił, żeby się posługiwać. I to kupować na maksa, bo zaraz znikną. Nie będzie nigdzie, mapa będzie kosztowała 1000 złotych, bo będzie niedostępna. Pójdźcie do Empiku, wykupcie wszystkie mapy, potem jeszcze na handel będzie. No z papierową, bo jeszcze nie ma Wi-Fi, ale jak tam będzie Wi-Fi, to pan będzie latał. Nie, tak naprawdę to ja o tym... Dobra, sięgnęliście po encyklopedię prawie nikt. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które używa książek. Ostatnie pokolenie. Od 2 pokoleń nie używamy kalkulatorów, znaczy nie liczymy w głowie. Od 1 pokolenia nie używamy papierowych map. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które czyta książki. Papierowe książki, ale z książkami też zaraz się rozprawimy. To teraz, bo wszystko to przejął chytry telefon. Dzisiaj, 9 stycznia, narodził się kalkulator. Także też mamy okazję, spotkaliśmy się. Pierwszy kalkulator w Nowym Jorku, 54 rok. Tak, no bo te liczydła i tak dalej, ale to kalkulator. Patrzcie na to, to jest czubek góry lodowej aplikacji, które pozbawiają nas najważniejszej w historii ewolucji człowieka umiejętności, czyli orientacji przestrzennej. Żeby upolować zwierzę i żeby wrócić do domu. Bez tego to w ogóle... Co więcej, jak moja intuicja mówi mi, że ma skręcić w lewo, a Google Maps w prawo, to skręcam w prawo. Jesteśmy przeładowani informacjami. Ciągniemy informacje z całego świata, z całego makroświata, z całego mikroświata. A żeby nam było tego mało, to jeszcze sobie tworzymy wirtualne dodatkowe informacje. I oprócz tego, że to jest wspaniałe, że to jest stymulujące, że to jest rozwijające, to drastycznie zmniejsza koncentrację uwagi. No, widzieliście tam rybka 8 sekund, a człowiek 7 sekund. Nie taki człowiek jak wy, tylko taki człowiek 16-letni. Jak w YouTubie coś mnie nie złapie w ciągu tych kilku sekund, to ja już zmieniam filmik. Sprawdźcie to na sobie. Ja boleśnie się tego przekonałem. Weźcie swój ulubiony film z lat 80. i włączcie go. I poza drobnymi wyjątkami, Jezu, ile ta scena trwa, już przyspieszcie. Rozumiecie? Bo my jesteśmy już coraz bardziej nastawieni na poszatkowaną informację, która jest krótka, ale płytka. Żeby przeczytać książkę, obojętnie czy papierową, czy cyfrową, trzeba mieć koncentrację uwagi dłużej niż 7 sekund. A dzieciaki tego nie mają, bo nie zostały wychowane. I co więcej, to nie jest wina rodziców. To jest wina elektryczności. Zobaczcie, tak samo, znaczy elektryczność teraz to jest metafora, bo elektryczność z kolei zaburzyła naturalny porządek rzeczy, który mówi, jak jest ciemno, to ja idę spać. To było wywrócenie do góry nogami wszystkiego. Wcześniej to, co ja sobie paliłem świecą, no ale to kosztowne, czy potem lampką gazową, ale to też było kosztowne. I dopiero jak pojawia się elektryczność, to ja mogę nie spać całą noc, bo jest jasno. A wcześniej w ogóle o tym nawet nie myślimy. Co by było, gdyby nasz dom nie był oświetlony elektrycznie, co świecami, to wszystko to człowiek już by z nudów poszedł spać. I obudził się razem z kurami. A teraz mamy kolejne. Dlatego ja myślę o tym, żeby stworzyć cyberbook. Będzie nowa generacja książki. To będzie Emo Sapiens i Mindspace zbite, żeby było długości 150 liter. Takie wiadomości dla dzieciaków. Jak to cię zainteresowało, to przeczytaj dalej. A jak nie, no to do widzenia. I to jeszcze wszystko będzie czytane przez George'a Clooney'a, przez Dorocińskiego, przez Jandę. Tak, jakbym ja jako dziecko był zdenerwowany, że mi się nie chce czytać, dobra, to mi będzie
To właśnie, to nawet nie, to pewnie Brodka będzie czytała. To będzie świat nie do poznania. A zatem trzeba się przygotować. Nie ma co rozpaczać, nie ma co się też cieszyć już, bo tak naprawdę będzie dużo więcej przyjemnych rzeczy. Przynajmniej dla naszego pokolenia. Potrzebujemy gimnastyki umysłu, po to, żeby nie wypaść z obiegu. Potrzebujemy ćwiczyć pamięć, ćwiczyć koncentrację uwagi, ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną, ćwiczyć zdolność wyszukiwania informacji. To jest coś, co spowodowało, że odbiliśmy się od świata zwierząt. Wyszukiwanie informacji i krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie po to, żeby nie paść ofiarą manipulacji. To są trywialne sposoby, o których powiem. Wszyscy dobrze je znacie. Tyle, że one czynią cuda. Te trywialne sposoby. Po co trenować pamięć? No jeszcze raz przypominam. Pamięć to jest coś elektrochemicznego. Po to trenować, żeby umieć kojarzyć odległe fakty, potem łączyć je w skrypty, które potem będą prowadziły do zachowania. Jak ktoś chce zobaczyć, czy ma dobrą pamięć, czy nie, to niech postara się nauczyć jakiegoś wierszyka. Nie wiem, kiedy ostatni raz uczyliście się wiersza. Zobaczycie, jaka tragedia. To jest bad news. A good news jest taki, że dzięki neuroplastyczności błyskawicznie będzie można z powrotem zacząć się uczyć tego. Tylko trzeba po prostu przycisnąć. A na domiar złego, bo my już teraz tracimy pamięć, tak? A tą pamięć już kompletnie przestaniemy trenować poprzez asystentów. Siri, Alexę, Cortanę i Google Assistant. One spowodują, że już niczego nie będziesz musiał pamiętać. One o wszystkim ci będą mówić. A z drugiej strony jest trochę tak, że na tych asystentów słuchamy takie bardzo proste czynności i zyskujemy czas na uspokojenie jej głowy. Tak jest. Tak jest. No dokładnie. Dokładnie, bo tutaj jest bardzo mądra uwaga. No jak oddelegujemy te takie bardzo rutynowe, proste rzeczy, będziemy mieli więcej czasu na fajne rzeczy. Dokładnie, gdyby wziąć osobę sprzed 100 lat i powiedzieć, słuchaj, my teraz tak, mamy mikrofalówki, a mamy te nowoczesne, jak się nazywa to, takie drogie do robienia jedzenia, że samo wszystko robi, Thermomix, tak? I mamy coś i ja mogę zrobić obiad w 2 godziny. Nawet tam 2 godziny, w godzinę mogę zrobić. A facet to może w 15 minut zrobić obiad. A ktoś mówi, no ty, a ja to robiłam obiad, mi to zajmowało tak 6-8 godzin, przygotowanie obiadu. A oprócz tego, jak chcę komuś coś powiedzieć, to biorę SMS-a i wysyłam. A ja to musiałam napisać list, potem polizać ten znaczek, list szedł 3 dni, no bo my z Anglii jesteśmy, to my mamy tą dobrą pocztę, potem osoba mi odpisała, bo ja powiedziałem, ty, ale mam fajnego ogrodnika, tak? Polizałam, wysłałam, 3 dni szedł do niej list, tak? Ona powiedziała, o, szkoda, bo ja nie mam, odesłała mi to, po 6 dniach ja napisałam, że mam fajnego ogrodnika, a ona mi odpisała, szkoda, że nie mam, tak? A teraz to się dzieje w ułamku sekundy. Czy jakie przyspieszenie informacji, tak? Jak ja chcę powiedzieć do Nowego Jorku, to mi to zajmuje 10 godzin, tak? A kiedyś Kargu z Pawlakiem jechali, nie wiem tam ile się płynęło do tego Nowego Jorku. A jeszcze wcześniej Kolumb, nie wiem ile płynął, aczkolwiek on nigdy w życiu nawet nie wiedział, że on do Ameryki dopłynął. On cały czas był przekonany, że w Indiach jest. 3 razy był i myślał, że w Indiach. Urząd Imigracyjny nic mu nie powiedział, że to nie są Indie. I dlatego to nazwał West Indies, tak? West Indies są zupełnie z innej strony świata niż Indie. Tylko z tego powodu, że to się wszystko tak fajnie skompresowało, to z jednej strony to jest ogromne ułatwienie, a z drugiej strony to jest taki, że powiedzieć, że bias, bo my po prostu nie możemy pewnych, nie mamy czasu, żeby emocjonalnie i mentalnie to pewne rzeczy przystosować, bo jeżeli była jakaś podróż, to człowiek się przystosowywał czy do stref klimatycznych, poznawał miejscowe zwyczaje i mógł jakby doświadczyć właśnie na poziomie emocjonalnym, to jest ciekawe, pewnych rzeczy w stopniu wystarczającym, żeby je dobrze poczuć i przetrawić. A w tym momencie to się dzieje na takim jak kalejdoskop,
bardzo to szybko działa, także z jednej strony jest bardzo szybki jakby dostęp do tego i to jest fajne, a z drugiej strony pewne rzeczy, można powiedzieć, że bezpowrotnie uciekają i ten aparat emocjonalny nie podlega pewnemu, że tak powiem... Dobra, już ci muszę wejść słowo, bo ja stracę, zapomnę o puencie. No właśnie, puenta polega na tym, że my już błyskawicznie robimy jedzenie, błyskawicznie się komunikujemy, przemieszczamy. Ta osoba sprzed 100 lat powiedziała, ja nie mogę, to patrz, ty masz czasu na czytanie literatury. Bo ty możesz wszystkie rzeczy ogarnąć w 3 godziny. Natomiast my na nic nie mamy czasu. To oni mieli mnóstwo czasu. Czyli właśnie teraz odpowiadam, tak to będzie z tą Aleksą. Nam się wydaje, że my to zrzucimy. Gdzie tam? Nic. Po prostu weźmiemy sobie 100 tysięcy więcej stymulantów informacyjnych. W przyszłym roku będzie więcej urządzeń niż ludzi. Tego typu urządzeń. Nie, jeszcze nie ma. No dobra, jak trenować pamięć? Uczyć się na pamięć, ale rzeczy sensownych. Co to znaczy? Rzeczy sensowne to historie i anegdoty z mojej rodziny i z mojego życia. Natychmiast biegniecie do dziadków i prosicie, żeby wam jeszcze raz opowiedzieli wszystkie bajki, które wam opowiadali. Wszystkie historie rodzinne, nawet tak nakłamane, nieważne. Spisujemy i uczymy się na pamięć. Po to, żeby przekazać tym dzieciakom. Bo po pierwsze budujemy dziedzictwo, a po drugie ćwiczymy engramy. Kolejna rzecz, uczymy się wierszy i deklamujemy ukochanej. I nagle otwierają się możliwości, o których wcześniej nigdy nawet nie śmieliście prosić. Uczymy się piosenek na pamięć. A my Polacy mamy naprawdę dużo nadgonienia. Jesteśmy najgorzej z śpiewającymi Słowianami. Patrzcie, jak Rosjanie śpiewają, tak? A patrzmy, jak my śpiewamy. My tylko potrafimy Polacy, nic się nie stało, no. A jest dużo innych piosenek. Nauczmy się, i to nawet do siebie też mówię, nie jedna zwrotka, tylko całą piosenkę. Te wiersze, no zobaczcie, co by było, gdyby nagle facet zaczął deklamować wiersze kobiecie. Ja nie mogę, no. Zostańmy mikropoliglotą. Co to znaczy? Do kraju, do którego jedziemy, uczymy się, nie wiem, 10 słówek. Albo jak już wiemy, że tam jedziemy, to uczymy się jednego słówka dziennie przed wyjazdem. Czyli na przykład jak planujemy wyjazd do Turcji na wakacje, to uczymy się dziennie jednego słówka. Po co? Po nic. Po to, żeby trenować sobie. A potem zamówimy sobie drineczka, tak? Będziemy mogli kogoś poprosić, przeprosić, skomplementować. O, i zrobią wow. A my nagle będziemy potrafili mówić w 6 językach. To nieważne, że w każdym będzie po 20 słówek, ale co z tego? Ale już. To ja wiem, że wszystko już jest. Wszystko już jest, ale to chodzi o to właśnie, żeby się nie dać. To nawet faceci już są niepotrzebni, bo już wszystko też można kupić. Ale żeby się jednak nie dać. My ludzie musimy się trzymać razem. Musimy się trzymać razem. Trenuj krytyczne myślenie. To jest bardzo ważna rzecz. Rozróżniać fakty od fake newsów. A tutaj widzicie, młodzież ma z tym wielki problem. Co więcej, będzie coraz gorzej, bo jak ja będę chciał się uczyć prawdy z internetu, to wpadnę w krąg fałszywego poczucia powszechności, bo personalizacja, te wszystkie cookiesy, które są teraz instalowane, powodują, że sztuczna inteligencja będzie dawała mi rzeczy, które ja lubię. Czyli jeżeli ja jestem rasistą, to ona nie będzie mi dawała tekstów o mądrych, dobrych, sprawiedliwych, czarnoskórych, tylko będzie podsyłała wszystkie newsy ze świata, gdzie oni są winni. Mimo iż biali są jeszcze bardziej winni, ale ja tego nie będę wiedział, bo nie będę miał tych newsów. Dlaczego? Bo to będzie personalizacja. Wszystko będzie spersonalizowane. I nagle ja sobie będę czytał swój portal i ja widzę, że tam same
okropne rzeczy oni robią. I będę się tym bardziej utwierdzał w swoim stanowisku. Już jest, ale jeszcze nie aż na taką skalę. To mikrotargetowanie, dokładnie. Po drugie, krytyczne myślenie, słuchanie opinii innych, nawet jak ja się z tym nie zgadzam, to rodzi ferment twórczy, a ten ferment produkuje najwspanialsze wynalazki. Właśnie przez to, że ja się nie zgadzam i staram się w cywilizowany sposób powiedzieć, dlaczego się nie zgadzam i podać argumenty, ja nagle mogę odkryć dodatkowe rzeczy, na które nigdy bym nie wpadł. Czyli, że ta osoba coś mówi do mnie, co jest bez sensu, tak naprawdę to nie jest bez sensu, bo ona mnie zdopinguje, żebym ja wymyślił rzecz, żeby ją przekonać, o której wcześniej nigdy nie pomyślałem. Czyli umiejętność dyskusji i debaty. I to jest pierwsza rzecz, którą my powinniśmy się zacząć domagać w naszym szkolnictwie. Na Zachodzie debata jest robiona od przedszkola. Debata. I to debata nie, hej, ja chcę poznać, co ty sądzisz o jedzeniu mięsa albo nie o jedzeniu. Tylko tam, hej, ty jesteś za jedzeniem mięsa, nieważne, co masz sobie, co ty sądzisz, ale teraz będziesz za, a ty będziesz przeciw. A jutro odwrotnie. I szukaj faktów i naucz się dyskutować. Jak tak dzieciaki są uczone od przedszkola, to klika w głowie. Tak Trumpa wybrali, no ale klika w głowie. To się wytnie jakoś? Nie, już słucham, muszę jechać. Tymczasem w jaki sposób my wyszukujemy informacji? Już nawet nie mówimy, idę wyszukać informacji, muszę to wygooglać. Tak mówimy. Póki wujek Google, przynajmniej mam taką nadzieję, jest jeszcze obiektywny, to jest wszystko w porządku, ale jak wujek Google nagle zacznie, kurczę, mi jakieś inne rzeczy wrzucać, to co to wtedy będzie? Ja nie mogę polegać wyłącznie na jednym źródle informacji. Ja nie mówię, hej, odetnijcie sieć. Nie, w życiu o tym nie mówię, tylko mówię, hej, miej jeszcze drugie źródło informacji. Drugie źródło informacji. Też to drugie źródło informacji, jak już pewnie się domyślacie, książki oraz źródło, oraz informacje ze zaufanego źródła są dużo trudniejsze do trawienia, tak? Bo to, co dzisiaj zrobię w kilka minut, kiedyś zajmowało mi kilka dni. No ja jeszcze pamiętam te czasy, jak łaziłem po takiej bibliotece i szukałem rzeczy do swojego doktoratu. Teraz, wow, wszystko bym znalazł to dużo lepiej i dużo szybciej. A zatem zacznijmy od tego, żeby zawsze ustalić źródło. Skąd jest źródło? Tak na marginesie, to uważam, że to będzie szansa na renesans dla gazet. Bo jeżeli źródło będzie nosiło nazwę New York Times, to wszystkie osoby, które są z tej perspektywy, z tego punktu widzenia, będą ufały, że to, co jest tam, to jest to dobrze przetrawione i obiektywnie podane i rozróżnione, co jest faktem, co jest komentarzem. Czyli, że wszystkie błyskawiczne portale i serwisy informacyjne, które powstają nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nagle będą miały opozycję w postaci renomowanych dawnych gazet. I teraz ja jestem lewicowy, będę miał lewicowy, ja jestem prawicowy, będę miał prawicowy, ale one przynajmniej będą miały źródło pochodzenia i ten podstawową kindersztubę dziennikarską. I one będą płatne. Ja po raz pierwszy będę płacił, będę dziękował Bogu, że mam komu płacić za to, żeby mieć dostęp do czystych, świeżych informacji, nieskażonych. Tak jest. I tam nie będzie żadnych reklam. One się będą utrzymywały z abonamentów. I ja będę płacił 100 zł albo 500 zł miesięcznie, żeby mieć świeżą wodę i świeże informacje od ludzi, których cenię jako dziennikarzy. Czyli to, co teraz mówię, to jest marzenie, mam nadzieję, że nie ściętej głowy, ale to jest światło w tunelu dla dziennikarstwa.
i dla tych wielkich, reputowanych instytucji. My Polacy uczymy się takiego dziennikarstwa, myślę tutaj o politycznym, społecznym dziennikarstwie dopiero od dwóch pokoleń, ale w krajach anglosaskich no to jest, aby tam naprawdę kanon dziennikarski jest czymś świętym. Może był. No i teraz to jest bardzo ważne dla mnie spostrzeżenie, mam nadzieję, że dla Państwa też. Będzie, kiedy ja przeczytam jakąś książkę, to jeszcze nie mam wiedzy. Ja mam impresję. Wiedzę muszę wykuć w trakcie rozmowy. Te engramy muszą mi powstać wtedy, kiedy ktoś mówi, nie rozumiem, co do mnie mówisz. Albo nie zgadzam się z to, co mówisz. Jak dopiero to przedyskutuję, to wtedy wrażenie zamienia się na wiedzę. To musi być przedyskutowane w boju. To teraz pomyślcie, ile macie wiedzy, a ile macie wrażeń. Wszystkie książki, które przeczytaliście, to niestety nie jest wiedza. To są wrażenia. Chyba, że o nich przedyskutowaliście. No nie mówię każdą stronę oddzielnie, tak? Ale główne tezy. Jeżeli przedyskutowaliście to z różnymi osobami, szacunek, to jest wiedza. A wcześniej to są tylko impresje. To w mojej kolorystyce to będzie żółte albo nawet czerwone, a nie zielone. Czym się różni wiedza od impresji? Że wiedza przekłada się na zachowanie, a wrażenie nie przekłada się na zachowania. Czyli mogę mieć wrażenie, że trzeba segregować śmieci, ale jeszcze nie wiedzę. Tak? Bo ja wiem, że trzeba segregować, no bo ten ociepleniec klimatu i w Australii się pali wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę sobie myślę, ja będę segregował, a potem przyjdzie śmieciarka i tak wszystko wrzuci do jednego kotła i coś tam. Dopiero w dyskusji z kimś, kto się zna, on mi powie, ty, może tak, może nie. Jeżeli to będzie śmieciarka, która jest oznakowana i przyjeżdża nie w poniedziałki, tylko we wtorki, to ona ci zabiera te kolorowe śmieci. Dlatego one nie będą wrzucane do jednego, a na mokre przyjeżdża w inny dzień. Ty tego, Rafał, nie wiedziałeś wcześniej. Ja mówię, czyli to tak, no to w takim razie może ja jednak zacznę segregować. To, co sobie uświadamiasz, to kontrolujesz. To, czego sobie nie uświadamiasz, kontroluje ciebie. I dlatego świadomość jest kluczem. Zwiększenie świadomości. Im jesteś bardziej świadomy, świadoma siebie, tym trudniej tobą manipulować. Poznaj siebie. Na dwa sposoby. Albo naukowo, albo amatorsko i nie wiem, które lepsze. Poznaj naukowo, są specjalne testy, które pokażą, jakie macie dobre i słabe strony. Poznaj amatorsko z kolei polega na tym, że bierzecie dwóch, trzech przyjaciół, których macie, której ufacie i jeżeli oni powiedzą o was coś krytycznego, to wy się nie obrazicie, bo wiecie, że oni to mówią z dobrego serca. I teraz im zadajecie kilka pytań. I oni na nie odpowiedzą. Dlaczego odpowiedzą? Bo A, są waszymi przyjaciółmi, a B, będą chcieli, żebyście wy to samo o nich powiedzieli. Dlaczego ci przyjaciele są czasami nawet lepsi niż terapeuta czy osoba z poradni zawodowej? Bo oni was znają całe życie. I oni wiedzą, czy coś u was jest przebłyskiem nowości, czy też jest jakąś stałą tendencją. Nawet najlepszy terapeuta tego nie wie. Jakie pytania? No bardzo proste. Co według ciebie jest moją mocną stroną? No powiedz mi. A jak to trochę głupie, to jakbyś mógł mi napisać, w ogóle to było mega. A jakie rzeczy robię lepiej niż inni ludzie? Jak ci się wydaje? A co przychodzi mi z większą łatwością? A czy jest coś, czego w sobie nie doceniam? Jak ci się wydaje? No znasz mnie, kurczę, od podstawówki. A co powoduje, że mam kłopoty, żeby osiągnąć cele? A co może w moim zachowaniu razić innych? Bo ja uważam, że nic, no ale może ty coś powiesz.
i czy mam w sobie coś rozwijać. To teraz popatrzcie, dacie to trzem przyjaciołom, oni wam napiszą to, co sądzą i wy zbierzecie to, co się pokrywa. I to jest na 100% prawda. I to jest lepsze, to mówię jako psycholog, niż psycholog zawodowy. Jak, wiesz co, ja bym wolał, żeby to było na piśmie, bo wtedy będziesz mógł sobie zrobić, wiesz, protokół rozbieżności. A po drugie też zostanie ci, a jak on powie, to dużo roboty, a powiesz, ja ci to samo zrobię. Ale wiadomo, że w ostateczności tylko to do trzeciego piwa. Po trzecim piwie to już nie ma co słuchać. Jak ktoś jednak bardziej woli wystandaryzowane, to proszę, tu niestety Marzena musiała pójść. Ale ona jest jednym z najlepszych HR-owców w naszym kraju i to są, ja jestem bardzo sceptyczny co do testów, wielu, ale to są testy, które ja też mogę gorąco polecić. Tak, czyli MBTI, Thomas, Fries i Clifton Strength Finder. To już właśnie tylko ona poszła, no ja nie wiem. Mówiłem, żeby nie szła, ona musiała, bo coś tam. Tak, tak. I to pamiętajcie, poznać swoje mocne strony, po co? Bo będziecie jeszcze bardziej eksploatować i poznać swoje słabe strony, po co? Te słabe są jeszcze ważniejsze, bo po pierwsze zobaczycie, że da się coś z nimi zrobić. A po drugie, jak zobaczycie, że się nic z nim nie da zrobić, to przynajmniej będziecie wiedzieli, że trzeba ochodzić szerokim łukiem. I to też nic złego. Tak? Jeżeli pogawędki przy kawie nie są zbyt moją mocną stroną, to będę wiedział, że mam zawsze iść tam z żoną i niech ona gada, a ja będę, nie wiem, polewał kawę i tam sprzątał naczynia. Poznasz siebie, czytając książki. I to książki, znowu, będzie chyba trend, jak było no logo, to teraz będzie właśnie logo. Tak? Bo to będzie gwarancja jakości. Z porządnych wydawnictw, które mają swoją reputację do stracenia, jeżeli by wypuściły coś nie przepełnionego fake newsami. Tak? To są dwie książki, które zrobiły na mnie gigantyczne wrażenie i szczególnie ta pierwsza, to co dzisiaj mówię, to nie jest moja mądrość, to jest Yuval Harari. Jest najmądrzejsza osoba poza panem profesorem, którą znam. Znaczy nie znam jej osobiście. Yuval Harari. Facet ma 48 lat, a ma mądrość 500-latka. Jest historykiem. To jest też takie romantyczne, że historyk uczy ludzi przyszłości. I to tak uczy, że Bill Gates, Mark Zuckerberg proszą o jego audiencję. Jest na YouTubach. Właśnie po to mamy używać social mediów, żeby mieć kontakt z takimi jak one osobami. On napisał 3 książki. Homo sapiens, Homo Deus i 21 lekcji. Tą polecam, bo ona jest krótka. I od razu możecie, bo tam jest jedna sekcja, to jest technologia, czyli to, co dzisiaj mówię. Druga sekcja to jest polityka. Trzecia sekcja, jak ktoś bardziej się interesuje politycznym wydźwiękiem cyfryzacji, to też zobaczycie. No i tutaj dla tych, którzy lubią książki dla dzieci, to polecam teoria, praktyka, ćwiczenia. No dobrze, jak się nauczysz krytycznego myślenia, to są moje książki. Wy na pewno macie swoje książki. I trzeba się ich trzymać jako przyjaciół. Jak się nauczysz krytycznego myślenia, nie dasz się zmanipulować. Nie wybierzesz pracy, która jest zbyt trudna bądź zbyt łatwa. Nie zaangażujesz się w związek, w którym twoje potrzeby będą ignorowane. Znaczy zaangażujesz się, a potem go natychmiast skończysz. Nie dasz się skusić ideologii, która kryje ciemne wnętrze. Nie zaniedbasz swojego zdrowia w imię spraw, na których tak naprawdę ci nie zależy.
Tylko sobie tego nie uświadamiałeś, że ci na tym nie zależy tak bardzo, jak myślałeś. Samoświadomość to jest jedyna rzecz, której sztuczna inteligencja nie będzie miała, dopóki nie powstanie kwantowy komputer. No tak tuż, jeszcze nie za naszej kadencji. Niech się ci, którzy się teraz urodzili, niech się tym martwią, tak, kwantowymi komputerami. Cała reszta, my sobie damy jeszcze radę. Rozumiecie, bo wszystkie teraz komputery krzemowe, one bazują na binarnym systemie, gdzie jest 0 albo 1, a emocja to jest 0, 1 i minus 1. A to potrafią dać kwanty. Minus 1 i plus 1, że jestem i mnie nie ma. Ale póki co mamy jeszcze, czy cieszmy się tym, co mamy, tak? A oto cztery filary naszej samoświadomości. Rozwój osobisty, nauka delektowania się sztuką, nauka sycenia pięciu zmysłów i nauka podróżowania. Coś, co wcześniej było uznawane za jakieś takie fiki-miki na weekend, jak mam czas, to teraz to będzie ku pokrzepieniu serc. I to ku pokrzepieniu to nie trylogia, tylko jak to będzie, kwadrologia? Ona może nam uratować skórę. Tak jak książki naszych wieszczów uratowały nam niepodległość. Nie daj stępić zmysłów, które cyfryzacja niechcący tępi, bo używa tylko dwóch, wzroku i słuchu. Dlaczego te zmysły są ważne? Bo zmysły to są sensory, to są służby wywiadowcze, przez które wpływają do naszego mózgu informacje. Jak mamy stępione, to nagle stracimy mnóstwo informacji. Po co trenować dotyk? No przecież większość z nas już nie pracuje manualnie. No po to, żeby wybrać dobre jabłko, a nie niedobre. Po to, żeby się ogolić. Albo po to, żeby wyczuć guzek pod skórą. Trenować dotyk jest bardzo ciężko, no bo trzeba dotykać różne rzeczy. Zupełnie tak jak małe dziecko, które jakoś ma w głowie tak wbite, że jak idzie wzdłuż płotu, to on musi tak ręką zrobić. Nie wiadomo dlaczego. Tyle, że to małe dziecko cały czas z nas siedzi. To są cały czas te same geny. Nic się nie zmieniło. No to troszeczkę postymulować sobie. Tak, super trenuje się dotyk, jak się zabiera oczy. Wow, jak wtedy świat świetnie dotyka się. Jak świat inaczej smakuje, jak świat inaczej pachnie. No jak wytrenujemy sobie dotyk, to możemy nagle zacząć dostarczać jeszcze więcej przyjemności osobie, którą kochamy. A po co trenować smak? No po to, żeby nie jeść przeterminowanego jedzenia. Ale dobrze wytrenowany smak pokaże wam, ile jest chemii w środkach, które jemy. Jeżeli ktoś zrobiłby sobie mały detoks, i potem włożył chipsa po tym detoksie, to on będzie czuł tylko chemię. Przez pierwsze trzy chipsy tak będzie. A potem oszaleje znowu, że takie smaczne. Jak trenować smak? No najlepszą przyprawą dla smaku jest uważność. Czyli piję poranną kawę, i koncentruję ta uważność to nie jest żadna medytacja, to nie jest nic skomplikowanego. Po prostu hej, myśl o tym, co robisz, a o niczym innym. Czyli jak bierzesz kawę, to jak ją podnosisz, to powąchaj ją. Jak już ją powąchasz, to jak zaczniesz pić, to myśl o tym, jak ona ci
zaczyna spływać po tym gardle, tak? Jak płynie i jak się rozchodzi po twoich wnętrznościach, o Jezu, jak ci dobrze. To jest najlepsza przyprawa. Ja tak już upłycam, bo patrzę, jaka jest godzina, ale kto z was zaczyna jedzenie od wąchania? Nikt. No bo to trochę by głupio było, bo to jeszcze ktoś pomyśli, że jest nieświeże. Tymczasem wąchanie jest wspaniałą grą wstępną. Przynajmniej połowa ludzi wie, o czym mówię. Jak jemy, to bez ekranów. Przynajmniej raz dziennie jedzmy bez ekranów. Aczkolwiek z drugiej strony, jakby powiedzieć człowiekowi, jaki wolisz detoks, od telefonu czy od jedzenia, to 90% powie, że on wytrzyma bez jedzenia. A bez telefonu to już będzie masakra. Patrzcie, jaki trening smaku. Kupcie 4 czy 3 kajzerki z różnych piekarni. I zobaczcie, że każda naprawdę inaczej smakuje. Jak nie smakuje, jak nie widzisz różnicy, to znaczy, że nie, jesteś jeszcze niewytrenowany. To jest tak jak osoba, która pierwszy raz jedzie do filharmonii, to na ledwo co rozróżnia, że tutaj jest trąba, a tutaj smyki. A jak zacznie chodzić, to nagle zaczyna wyłapywać niuanse. Ja znam człowieka, który potrafi, słysząc utwór, powiedzieć nie tylko autora, o Chopin, ale jeszcze mówi, jak się pianista nazywa. Przysięgam, on to potrafi. Albo takie prozaiczne. Skoncentruj uwagę na smaku szminki albo smaku pasty do zębów. I od razu być może okaże się, że ta szminka źle smakuje. Mimo już ładnie wygląda, źle smakuje. A jak źle smakuje, to ci obniża nastrój. O 1%, ale masz takich malutkich procencików kilka, tak? I już zaczynasz dzień od emocjonalnego debetu. Trenuj węch. Po co? No po to, żeby bardziej się wkurzać, w jakim potwornym powietrzu żyjemy. My non-stop powinniśmy tutaj robić manifestacje na Ujazdowskich. Non-stop. Żeby coś się działo. No przecież teraz są miejscowości w naszym kraju, gdzie wszyscy to jakby 20 papierosów dziennie palili. A lekarze mówią, że zanieczyszczenia ze smogu mogą szybciej doprowadzić do śmierci niż z papierosów, bo z papierosów no, potrzebujemy tych 10 lat, czy dziesiątek lat, a ze smogu mogą zabić natychmiast przy niesprzyjającym zbiegu okoliczności. Tylko to są w ogóle rzeczy, którymi my się jakby tak średnio zajmujemy. A o tym cały czas trąbi Harari. Tak? Biotechnologie i klimat. To są najważniejsze rzeczy, którymi non-stop powinniśmy wszyscy dyskutować, a nie, że coś jest pod naszą niewiedzę przeprowadzane i potem obudzimy się, jak już będzie za późno. Aczkolwiek wytrenowany węch też ma kiepskie konsekwencje. No po pierwsze, jak jeździmy komunikacją miejską, a po drugie, potwornie źle się człowiekowi odchudza, jak ma dobry węch. Bo węch dużo bardziej kusi niż wzrok. I jak ktoś jest na diecie i poczuje zapach chrupiącej bułeczki, węch jest najbardziej pierwotnym zmysłem. To na węch plemnik wie, jak trafić do komórki jajowej. Na węch, bo plemnik nie ma wzroku. Nosa też niby nie ma, ale jakoś tam właśnie na węch trafia. Czy w ogóle powstaliśmy dzięki węchowi tutaj? I przed węchem się człowiek nie obroni. Przed wzrokiem się obroni, zamknie oczy. Przed słuchem się obroni, zatka uszy. Przed dotykiem się obroni, walnie kogoś. Ale jak ktoś pachnie, nie obronimy się. Zatkamy nos, wejdzie przez skórę. To jest broń chemiczna. No i dodatkowa korzyść, wąchanie włosów. Przecież włosy to jest jeden z bardziej skutecznych afrodyzjaków.
Dlatego duża część ludzkości chowa te włosy i my patrzymy na te kraje arabskie, myślimy, Jezus Maria, jak to można, że tak chować włosy, jaki to wstyd. U nas to samo było 300 lat temu, 400 lat temu. O? Nie, już nie, bo ja już nie mam czasu. Nie, bo to jest mój student, którym tak sobie właśnie rozmawiamy od 10 lat. Dobra. A w ogóle najlepiej to znaleźć czynności, w których ćwiczymy pięć zmysłów jednocześnie. Taką czynnością jest gotowanie. Wspólne gotowanie, że każdy robi wszystko. Tak? Każdy, zaczynamy od kupowania, od obierania, od mycia, od ustawiania talerzy, zapalania światełek, wąchania, próbowania. Drugie, gdzie się ćwiczy pięć zmysłów, to jest podróżowanie, które jest śmiertelnie niebezpieczne. To powiedział Mark Twain. Śmiertelnie niebezpieczne dla uprzedzeń i ciasnoty umysłu. Tylko nie podróżowanie takie, że ja sobie jadę do Hurgady w pięciogwiazdkowym siedzę. Tylko podróżowanie, gdzie ja widzę ludzi, normalnych ludzi, a nie obsługę hotelową. To jest prawdziwe podróżowanie. Bo nagle ja zobaczę, że czy w Izraelu, czy w Turcji, czy w jakimkolwiek innym państwie żyją normalni ludzie. Którzy kłócą się, którzy płaczą, którzy wychowują dzieci. Nagle ja zobaczę normalnych ludzi. Takich na ulicy, a nie w ośrodku turystycznym. Czyli podróżowanie nie tylko po to, żeby zwiedzać piękne miejsca, ale żeby poznawać ludzi. No i z każdym będziecie w stanie tych 10 słów wymienić, nie? Nawet tutaj w języku Swahili. No i jeszcze kochanie się. To też jest pięć zmysłów. Jakby nie patrzeć. No bo pocałunek to jest smak. I teraz to, co zawsze powtarzam, kochajmy się nie dla przyjemności, dla celów medycznych. I też mówiłem o tych, włosy poprawia. Zmiana dopiero się rozpędza. I albo nas stłamsi, albo będzie dla nas przyjemnością surfowania. To jest najsłynniejszy surfer, tylko właśnie zapomniałem, jak się nazywa. Kelly jakoś. Tak. Przestańmy gonić newsy, zacznijmy gonić wrażenia. Jak ktoś was zapyta, co takiego super się wydarzyło, to wy powiecie, a byłem w kinie, albo a słyszałeś, co tam się stało. A patrzcie, co by było, gdyby ty, znalazłem takie pomidory, że po prostu nigdy w życiu takich pomidorów nie miałem. Ja takie znalazłem, nazywałem się Gargamele. Słuchajcie, tak okropne jak Gargamel, a jak włożyłem do ust, ja sobie przypomniałem pomidory, które jadłem 30 lat temu ostatnio. Gargamele się nazywają. Tak. Zobaczcie, kiedyś łowiliśmy jedzenie. Zdobywaliśmy jedzenie. Teraz już nie musimy. Pójdziemy do Tesco, mamy wszystko. Już niedługo. Ale postawmy sobie poprzeczkę nieco wyżej. Zacznijmy się łowieniem zdrowego żywienia, żeby te pomidory były jak pomidory. Żeby rzodkiewka pachniała rzodkiewką, a nie wyglądała tylko rzodkiewką. Te wszystkie warzywa, te wszystkie owoce, te wszystkie inne substancje, które wkładamy do ust, one nie powinny wyglądać, one powinny przede wszystkim smakować i pachnieć. Po zapachu natychmiast rozpoznamy, czy to jest jabłko z Chin, czy to jest jabłko z Polski. Polacy mają najlepsze jabłka. Prawda, Marek? Najlepsze ma. My jesteśmy w ogóle chyba drugim importerem, eksporterem jabłek na świecie. A jak chcecie zobaczyć, czy wasze jabłko jest dobre, czy źle, to sobie polejcie wrzątkiem i zobaczycie, co się stanie ze skórką. No, ile tam parafiny się nagle zbierze, żeby ono super wyglądało. Neurofitness. Trening zmian. Kiedy ostatnio robiłaś coś po raz pierwszy? Jeżeli masz kłopot z odpowiedzią na pytanie, neurofitness jest dla ciebie. Tymczasem dzieci nie mają kłopotu z odpowiedzią na takie pytanie, a tak naprawdę dzięki neuroplastyczności nasze mózgi niewiele różnią się od mózgów dziecięcych, jeżeli chodzi o umiejętność robienia nowych rzeczy.
Trening różnorodności, elastyczności i perspektywy. Trzy treningi. Różnorodność. Obowiązkowo chodzimy do jednej restauracji w miesiącu albo na kwartał, w której nigdy nie byliśmy. I to może być albo nowa restauracja z kuchnią francuską, albo to może być nowa restauracja w ogóle z kuchnią, jakiej jeszcze nigdy nie jadłem, na przykład z Abysynii. Nie chodzimy tam dla przyjemności, dla celów medycznych chodzimy, żeby ćwiczyć. A jak nam będzie smakowało, trudno, takie życie. Róbmy różne odjechane rzeczy, jak na przykład tutaj jedzenie, widzicie, oni są wszyscy pozapinani w jakichś kamizelkach, gdzieś na samym szczycie nie wiem czego. O coś takiego zafundować na urodziny. Nie kolejne jakieś wycieczka do Hurgady. No, coś takiego. Teraz włóżmy uważność w naszą różnorodność. To znaczy, jak pójdziemy ze znajomymi do, bo to trzeba zawsze chodzić co najmniej z jedną osobą, najlepiej z tłumem osób. Takim tłumem 4-8-osobowym. Idealnie się tak chodzi. To zawsze, to zróbmy sobie raz na jakiś czas, że my zrobimy rekonesans. Rekonesans to jest w ogóle piękne słowo, bo ja cały czas mówiłem research, bo nie wiedziałem, jak się po polsku mówi. Rekonesans. Research to znaczy rekonesans. Znaczy rekonesans, znaczy research. Czyli na przykład dowiedzmy się, jak jest przyrządzana jakaś potrawa. Zapytajmy, poprośmy kucharza, on nam chętnie powie. Albo wygooglajmy. Tak? I potem pochwalmy się przed znajomymi. A jak my będziemy googlać i się będziemy więcej dowiadywać o tej potrawie, ona będzie jeszcze lepiej smakować. Otwórzmy się na nową sztukę. Nawet jak jej nie lubisz, nie szkodzi. Otwórz się. Im bardziej boli, tym lepiej. Tak? Bo tym więcej, bo engramy, wytwarzanie engramów bolą przecież. Czytajmy. I to najlepiej w papierze. Czytamy biegunów? Świetnie, 50 twarzy Greya czeka. I im bardziej boli, tym bardziej odmładza. Co akurat z Greyem jest? Otwórzmy się na nową sztukę. Nie tylko filharmonia, nie tylko koncert rockowy. Pójdźmy na koncert, nie wiem, chłopaków z Senegalu. Albo pójdźmy do opery. Kto był w operze ostatnio? No tak, no wy jesteście wyjątkowi, ale tutaj normalni ludzie nie chodzą do opery, a wielka szkoda. No. Afirmuj nowości. Bądź mistrzem pierwszej godziny za darmo. Jest pełno takich, pierwsza godzina za darmo. Zróbmy sobie raz w miesiącu pierwsza godzina za darmo. Byle czego. Bo to nie chodzi o to, że macie znaleźć sens życia. Nie, macie poćwiczyć engramy, które są za stałe. I zapisuj wszystkie pierwsze razy koniecznie manualnie. W zeszycie, długopisem, ołówkiem, piórem. Jest pretekst, żeby sobie prezent zrobić. Nie komputerze, tylko jak odpalamy ręczne pisanie, to po pierwsze lepiej się zapamiętuje, po drugie ćwiczymy mikroruchy, a po trzecie, uwaga, poprawia nam się wymowa. Bo kora motoryczna tych trzech palców, które służy trzymaniu pióra, obsługuje mięśnie twarzy. Czyli jak czyjeś dzieci mówią niewyraźnie, to kupcie im książkę kolorowankę, tylko takie malutkie kolorowanki, żeby one naprawdę musiały się popracować. Zobaczycie, że pierwsze rzecz to wystawią język. Bo to jest ta sama część mózgu, która tym wszystkim steruje. Kolejne dwa treningi. Jeden to jest elastyczność, czyli utrudnianie sobie życia dla przyjemności. A drugi trening perspektywy. Nabierz dystansu do siebie, to wtedy zbliżysz się do innych. Dobry tekst, nie? Spróbuj czegoś, co się nie mieści w twoim guście. Opuść strefę komfortu. To jak na siłowni. Jak ktoś robi 15 przysiadów i go za 13 razem zaczynają boleć kości i mięśnie, to tak naprawdę dla was informacja dopiero wtedy jest najważniejsza część ćwiczenia, bo wtedy się wszystko pali. Czyli jak ktoś mówi, a za 13 mnie boli, to na 12 już skończę,
to po prostu jest pusty przebieg. To musi boleć, żeby było dobrze. No sorry, tak jest. A zatem miłośnicy Sławomira, zaganiam ich do Mellera. Gustawa Mellera, posłuchajcie Sławomira. Nie dla przyjemności. No właśnie, zmieniaj smaki. Nie muszą ci smakować. Raz na kwartał idź zjedź sushi. Posłuchaj dziwnej muzyki. Oglądaj dziwne filmy. Rozmawiaj z ludźmi w poczekalni, rozmawiaj z taksówkarzami. Wiecie, ile się możecie dowiedzieć? No. Ćwiczcie nowe nawyki. Proszę. Mega ćwiczenie. Nawet nie wiecie, jak mózg tutaj musi się napracować, bo on w życiu takiej operacji nie wykonywał. Bo nie wie, o co chodzi. A teraz jeszcze trudniejsze. To nie. Teraz. Pobudzenie kory motorycznej, jak jest mocne, to uderzy falą pobudzeniową korę asocjacyjną, która jest obok. A ta kora asocjacyjna odpowiada kreatywności. Czyli na przykład jak macie wymyśleć tytuł swojej prezentacji albo jakiegoś fajnego SMS-a chcecie zabłysnąć i jesteście wypruci z pomysłów, to po schodach od tyłu do tyłu, tak? I a nuż wam się odpali asocjacja. A jak nie, no to przynajmniej sobie pobiegacie. To jest niesamowite, bo każdy z nas myśli, że to jest za trudne do zrobienia. Każdy z nas potrafi pisać lustrzanym pismem. Każdy z nas. I to od razu. Bierzecie i piszecie. Proszę. No. Nie, no dwie ręce naraz. Tylko nie wiem, dlaczego mi to... No dobra, nie chodzi. Trudno. Piszecie, umiem pisać lustrzanie. I po prostu szczęka wam spadnie ze zdziwienia, że potraficie pisać lewą ręką i to lustrzanie. No tu bym wam pokazał, no, ale nie pokażę. Utrudniaj dla przyjemności. Wybierz trudniejsze rozwiązanie. Weź mapę, nie tylko w Białowieży, ale jak jedziesz na Ursynów. O, to tam trójkąt bermudzki z mapą. Przyjedziesz pół godziny spóźniony, ale odmłodzono o 2 lata. Pojedź do domu raz na miesiąc dłuższą trasą. My mamy logistykę powrotu do domu wycyzelowaną tak, że co do sekundy przyjeżdżamy. Tak? Okej, raz na jakiś czas nadłuż to, ale przestań być szczurkiem, który sobie zasuwa w tym korytku swoim, tylko pojedź przez inne skrzyżowania, zobacz coś, co się nowego buduje i tak dalej. To jest hardcore. Wyślij komuś pocztówkę albo list. Bo obecnie pocztówki i listy wysyła tylko Urząd Skarbowy i Policja. A zobaczcie, jak było fajnie, gdybyście wzięli 10 znajomym, wysłali 10 kartek, jak jesteście w Zakopanem, czy jesteście w Nowym Jorku. To też będzie taki challenge logistyczny, gdzie tu, kurczę, kupić kartki, gdzie kupić znaczki, a w Londynie, gdzie znaleźć skrzynkę. To jest hardcore. Ale i potem wyobraźcie sobie, że od waszych znajomych też dostaniecie. Kurcze pieczone. I uratujemy Pocztę Polską. Nie będą musieli sprzedawać ziemniaków, kartofli i proszku do prania, tylko będą sprzedawali kartki i znaczki. Jak wasze telefony co chwila się instalują, jak musisz wyłączać komputer i tak dalej, to przestań narzekać, pomyśl sobie, o, to właśnie trening elastyczności. Trudno, takie życie. Każda zmiana odmładza. Bo skoro dla dzieciaków zmiana jest czymś oczywistym, naturalnym, to jeżeli dla nas tylko też stanie się, to będzie nas odmładzać. Im zmiana wytwarza engramy. Engramy, czyli zmarszczki na mózgu. Im więcej zmarszczek na mózgu, tym mniej na buzi. Też sam wymyśliłem, dobre, nie?
No i wreszcie nabierz dystansu do siebie, czyli trening perspektywy. Spuść trochę z tego balonika nadętego powietrzem, wypełnionego powietrzem. Nie myśl, że cię nie stać, aby zrobić coś szalonego. Niech to będzie jeszcze takie noworoczne, karnawałowe postanowienie. Zrobić coś szalonego. Szalone selfie. Na przykład pomaluj się tak, jak te wszystkie kobiety, które ty naprawdę... No. I zrób sobie zdjęcie. Albo zrób jakieś dziwaczne, bo to wszystko to nie służy tylko samemu faktowi pomalowania. To potem jeszcze ma bardzo ważną zastosowanie. Nagraj totalnie pojechany filmik. Pokażę wam taki filmik, jak dziewczyna kupiła maskę Czubaki. Czubaka taki, wiecie. No nie ma. A, no właśnie, tak, prezentacja wie, że się czas kończy. I teraz, po co jest ten śmiech, po co jest to moje zdjęcie, jak jestem totalnie dziwacznie ubrany, albo jak jestem dziewczyną, jestem wymalowany tak, że Boże cię... Po to, że jak przyjdzie taki moment, a przyjdzie taki moment, że poczujesz się niedoceniana, albo poczujesz, że świat cię nie rozumie, albo poczujesz, że rzucasz perły przed... To potem sobie wyciągniesz to zdjęcie i nagle trochę zejdzie tego nadęcia. Nie jesteśmy pępkiem świata, nie jesteśmy idealni, a najważniejsze zalecenie dla Homo sapiens to żyj i daj żyć. Sobie i innym. Ilekroć pokonasz opór przed zmianą, nagradzaj się toastem, niekoniecznie alkoholowym, ale nagradzaj się. My się za mało nagradzamy. W ogóle za mało wznosimy toastów. I tutaj powinniśmy się uczyć od Chińczyków i od Gruzinów, bo oni najlepsze toasty. Znaczy Chińczycy najdłuższe, a Gruzini dowcipne mają toasty. Ci Gruzini mają też bardzo dowcipne przekleństwo, znaczy klątwę rzucono. Wiesz, jaka najgorsza rzecz, którą oni mówią? Jak to zrobisz, to wejście do twojego domu zarośnie chwastami. I to jest dla nich przekleństwo. I wszyscy, Jezu, nie, dobra, już będę to robił, porządnie. Jak się nie dać? Trenujmy to, co mamy najlepszego. Intelekt, czyli pamięć, koncentrację uwagi, poszukiwanie informacji, krytyczne myślenie. Trenujmy zmysły jako nasze sensory, które wprowadzają informacje do mózgu. I pamiętajcie, ta informacja to nie tylko informacja wzrokowa, to także informacja dotykowa, informacja smakowa i to informacja węchowa. Trenujmy nasze emocje, bo sztuczna inteligencja nie jest w stanie skopiować inteligencji emocjonalnej. I to będzie jedyna karta przetargowa, żeby nie dać się zastąpić przez maszynę. Kelnerzy tego świata, przed wami zarobki, praca, fryzjerki tego świata. Przecież jak ktoś by nie chciał sobie zrobić włosy, to może sobie kupić kask i ten kask mu wszystko zrobi. Nie, on idzie do pani fryzjerki, żeby sobie zaktualizować wiedzę o całej dzielnicy. I też rzucić swoje dane do jej systemu. I ćwiczmy samoświadomość. A jak to ćwiczyć? Kochając się, delektując się sztuką, podróżując i obracając się w kręgu bliskich. Obudź bliskich, stwórz sieć, bo do pełni życia człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Wtedy jest jego życie pełne. I miarą sukcesu jest liczba osób, która może wam pojechać w środku nocy kupić leki. Ile takich osób macie? To jest wyznacznik. Bezinteresownie. Nie, że tam pracownika wyślę. Użyjmy online
czyli całej sieci społecznościowej, żeby się spotykać offline. Tak na marginesie to może być renesans, jakby to powiedzieć, żeby to dobrze powiedzieć, Kościoła. No powiem wprost. Tak jak wspólnotowość. Spotykamy się, ale no niekoniecznie, żeby tam się biczować i mówić, jakim jesteś grzesz, tylko po to, żeby sobie właśnie pogadać, pogotować, potańczyć, pośpiewać. Tak, no da się wdrożyć, tak? W następnym odcinku, jeżeli pan profesor mnie zaprosi, to właśnie będę mówił o tej ostatniej rzeczy, o bliskich i o życiu, które jest najważniejsze, szczególnie w opinii Edwarda Dziewońskiego. Jedyne życie, jakie ma sens, to życie. No tak, tak, tak. Jedyne życie, jakie ma sens, to życie towarzyskie. Dziękuję bardzo. Thank you.